Cześć, witam ze mną jeden z legend polskiego boksu, żywa legenda, Alberta Gąsosowski, witaj. Cześć, witam serdecznie. Dzień dobry, dzięki, że mogę zadać kilka pytań. Z racji tego, że tu jestem, jak to jest trenować ludzi po jakby na sportowej emeryturze? Tak jak mówisz, faktycznie nowy etap mojej kariery, mojej pasji po skończeniu kariery zawodowej, bardzo bogatej. Wpisałem się wiadomo w historię polskiego boksu jako mistrza Europy, jako walką z Witalijem Kliczką o pas w BC kategorii ciężkiej, więc byłem mistrzem świata federacji WBF. I teraz otrzymał nowy etap. Bardzo się cieszę, że mam okazję trenować z ludźmi. Tak w Warszawie jest bardzo duży rynek, jeśli chodzi o sesję zawodową. Miejmy nadzieję, że MMA nie wyprze boksu, że jednak ta stara tradycja szermierki na pięści zostanie i ludzie chcą trenować głównie dla siebie, bardziej jako forma aktywności fizycznej, ale też dużo młodzieży, chociażby tak jak tutaj widzę w Lądowski Boxing Gym, przychodzi na treningi z Łukaszem i taka jest właśnie grupa zawodnicza tych młodych chłopaków, którzy mają ochotę startować w boksie olimpijskim, a naprawdę bardzo dużo na korzyść się zaczyna zmieniać w boksie olimpijskim. Bardzo temu kibicuję, żeby tak pozostało i żeby jednak ci młodzi chłopcy garali się tego boksu i jakby wróciły te najlepsze czasy medalów olimpijskich, chociażby Wojtka Bartnika, ostatniego naszego mistrza olimpijskiego, który notabene teraz został trenerem kadry seniorów, więc wszyscy liczą po cichu, że jakby odbuduje ten boks olimpijski. Jasna nadzieja. No tak jak mówisz, myślę, że też śledzę wszystko na bieżąco, ta jakby kondycja polskiego boksu amatorskiego idzie cały czas do przodu, ponieważ teraz są jeszcze te Suzuki Box Ignite. Myślę, że one bardzo dużo dają tym szarom. Co myślisz o tym? Tak, zdecydowanie tak. No, Damian Durkacz był na samym ostatnim olimpijczym, bo udało się zakwalifikować na Olimpiadę. To był bardzo duży sukces przez długie lata posuchy. Więc to też świadczy o tym, że na ten boks się dobrze rozwija. No, a te gale Suzuki Box Ignite ze strategicznym sponsorem Suzuki naprawdę dobrze wpływają na kondycję polskiego boksu. Przede wszystkim wiemy, że w tych trudnych czasach pandemii są to jakieś kolejne sprawdziany dla chłopaków przed najważniejszymi imprezami. Jest to finansowane, oni mogą też robić jakieś pieniążki. Poza tym przede wszystkim udaje się wprowadzać fajne teamy, które mogą z nimi walczyć i bardzo często spotykają później tych zawodników na tych najważniejszych zawodach, na tych arenach międzynarodowych. No to jest na pewno ogromne doświadczenie i jak najwięcej tego typu imprez. Miejmy nadzieję, że nie tylko właśnie Suzuki Boxing Night, ale również regularne starty na największych imprezach spowodują, że ten polski boks olimpijski będzie się rozwijał i będzie coraz więcej sukcesów. A jak oceniasz ostatnie mistrzostwa w Kielcach? Poziom i w ogóle organizację? No tak jak wiemy, rozpadło się kategorie wagowe. Zmieniły się tutaj więcej kategorii wagowych, więc rywalizacja zawodników poszczególnych kategorii wagowych nie była na takim poziomie, jak mi się wydawało, że niektóre wagi były bardzo mało obsadzone, było tylko praktycznie jedna walka i finał, więc to jeśli chodzi pod względem frekwencji, może troszkę mieści, może być niedosyt. Natomiast otrzymał on poziom. Dużo zawodników z kadry walczył między sobą, jak było wyłoniona ten piedestał, ta główna grupa zawodników, którzy są powołani na kadrę. Mam nadzieję, że przy współpracy właśnie z trenerów klubowych, z trenerów kadry uda się odbudować ten boks i jednak ta rywalizacja będzie jeszcze większa, że jednak też mamy przecież wicemistrza świata Straszewskiego, który też mam nadzieję pociągnie tych młodych zawodników do tego, żeby jednak był takim liderem grupy tej młodej kadry i pomoże w odbudowaniu tego boksu właśnie w tych niższych kategoriach bo patrząc na seniorów, to ciężko będzie już cokolwiek u nich zmienić. Bardziej wiadomo, trzeba ich właśnie dawać możliwości startów, chociażby tak jak wspomniałem, tych Suzuki Boxing Night, czy na się w arenach międzynarodowych, więc wtedy wyciągać wnioski. Natomiast młodsi zawodnicy jak najbardziej trzeba w nich inwestować, trzeba iść ze mną zgrupowania, dawać też możliwości startu, sparowania. Miejmy nadzieję, że właśnie taki właśnie plan odbudowy boksu jest sensowny i dobry, nie? Tak. A takie mam pytanie, co zrobić, żeby być dobrym trenerem? Oczywiście, czy jakby kariera amatorska i tam jakaś zawodowa jest takim wyznacznikiem, że można być dobrym trenerem boksu?
Powiem szczerze, że po tych latach pracy jako już jako trener nie ma reguły. Nie ma reguły. Nie zawsze dobry zawodnik będzie dobrym trenerem boksu, a są trenerzy, którzy nie mają żadnego doświadczenia praktycznie zawodniczego, natomiast są świetnymi trenerami. Myślę, że tutaj kilka czynników wpływa na to, że jakim jest trener. Kontakt z ludźmi, wiedza bokserska, dobre znajomości, dobre kontakty i organizacja, jeśli chodzi o sparingów, pewnych obozów. To wszystko wpływa na całą kształt. No i praca z ludźmi, tak. Interpersonalne te cechy takie osoby. Tak, zdecydowanie tak. Sam sobie powiedziałeś, te interpersonalne cechy, myślę, że tutaj są właśnie głównym elementem od tego, jaki trener jest. No i wiadomo, podejście do zawodników, a później oczywiście jak już te cechy się ma i mają się grupę zawodników, no to wyniki, które uzyskują zawodnicy, jakby oddają obraz trenera, jaki on jest, no tak, z szkoleniowca. To jest coś fajnego. A taka, widzisz, dużą różnicę między trenowaniem takim amatorskim, rekreacyjnym tych ludzi, a tym podejściem bardziej do tego amatorstwa i zawodowstwa? Powiem szczerze, zdecydowanie miałem jeszcze okazję tak trenować zawodniczo swoich podopiecznych. Bardziej nastawiony jestem przez, ze względu na to, że to jest duże miasto, jednak ludzie starci jako forma aktywności wpisują sobie boks do swojego kalendarza, dodatek do siłowni, do jakichś innych elementów aktywności, więc bardziej skupiam się na takim komercyjnym trenowaniu ludzi. Ciężko mnie jeszcze określić, bo nie miałem swojego zawodnika, ale powoli zgłaszają się do mnie chętni, którzy proszą mnie, żebym z nim popracował z tych, kto pod zawody, więc to też mamy jakiś nowy element i nowe doświadczenie związane z rozwojem jako trenera. Liczę na to, że to będzie coraz więcej tego rodzaju okazji. No, ciężko będzie się do tego odnieść, tak jak mówię. No, ja mam jakiś swój plan pracy związany z amatorem, że po prostu moje elementy szkoleniowe plus rozwój, który chcę towarzyszyć, nie zamykam się na rozwój, jest bardzo chętny, żeby warsztaty poznawać filozofię i właśnie to pozwoli mi być dobrym trenerem, który jakby docelowo moim ambicją jest mieć zawodnika, który będzie osiągał dwa medale w Polsce i na arenie międzynarodowej. No tak, no powiedzmy. Szczerze, zawodnik, który ma takiego trenera z takimi osiągnięciami jak ty, to na pewno czułby wysoką presję, ale też dumę, nie? Znaczy, bo tutaj inaczej bym to powiedział, że na pewno dla tych młodych zawodników w jakiś sposób jest autorytetem. Tak, że no. Czyli moje sukcesy jakby gwarantują to, że oni są jakby zapatrzeni w mój system pracy i jakby widzą, że pewne rzeczy, które ja wiem, gdzieś wyniosłem też od innych trenerów, jakby wdrażam na swój sposób, swój warsztat trenerski, powodują to, że oni sobie troszkę zapatrzeni wierzą, ufają mi, że to co robimy przyniesie w przyszłości efekt, tak? Takie jest moje podejście i przede wszystkim dobry kontakt też psychiczny, że nie tylko to co dzieje się na treningu, to jest jedna jakby sprawa, ale jakby też kontakt z nimi poza treningu. Co się dzieje poza? Żeby mieć wpływ, że nie dali się skusić jakimś tam różnym pokusom, które towarzyszą w życiu i że na przykład widzieli, że jestem na nich takie oparcie w każdej chwili, że dzwonią, mogą się zwierzyć, coś tam powiedzieć takiego, co wolą powiedzieć trenerowi, a nie na przykład ojcu, tak, czy bracie. Bardziej chciałbym na takich rzeczach bazować. Oczywiście też trzeba wszystko wypracować, takie zaufanie, zdaję sobie z tego sprawę, ale mam to w głowie i wiem, że budowanie tego stopniowo spowoduje to, że prędzej czy później znajdę zawodnika, który wierzy we mnie, ja uwierzę w niego i razem będziemy podbijać świat. Co do tego się bardzo życzę, nie? Dobra, dziękuję za to wszystko. Czy mógłbyś do kamery powiedzieć coś ważnego, zachęcić młodzież do trenowania boksu? Coś takiego? Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na treningi bokserskie. Przyjdźcie, spróbujcie. Zobaczcie, jaka to jest fajna forma aktywności fizycznej, a przy okazji uwierzcie w siebie, zbudujcie trening. Tutaj jest bardzo dobrym trenerem i zobaczcie, że warto było, jeszcze będziecie z tego dumni, że jesteście pięściarzami. To brzmi dumnie, naprawdę, uwierzcie. Pozdrawiam. Super, dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.